Zapraszamy w ogóle bliżej. Już? Dobry wieczór Państwu, którzy są z nami w Big Book Cafe, ale także Państwu, którzy nas oglądają online. Dzisiejszy wieczór poświęcimy na rozmowę o gejach i lesbijkach w PRL-u. Temat został sformułowany pod dość ostrą dyskusję, ponieważ tam się pojawia słowo kontra, ale będziemy głównie rozmawiać o tym, jak to w ogóle wyglądało i o metodologii badań nad tym tematem. Moją gościnią jest Magda Staroszczyk oraz gościem Remigiusz Ryziński, badacze tematu. I zaczynamy, bo nie ma na co czekać. Zaczniemy od pytania na rozgrzewkę. Opowiedzcie, dlaczego w ogóle ten temat was interesuje jako badaczy? Jak zaczęła się wasza przygoda naukowa? Dzień dobry. Zachęcam też, żeby może osoby, które są tutaj z nami, usiadły bliżej, bo jest miejsca więcej tutaj koło nas, a jest kameralnie. I cóż, no moja odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że chyba po prostu szukałam też w jakimś sensie swojej historii. Chciałam się dowiedzieć, jak było kiedyś, jak kobiety nieheteroseksualne funkcjonowały w Polsce, no właśnie jeszcze przed czasami emancypacji, przed transformacją. I też, no właśnie, jeżeli mogę od razu się też odnieść do tego tematu, który tutaj został postawiony i do tytułu spotkania, może jeszcze o tym będziemy potem trochę rozmawiać, ale to jest ciekawy tytuł, bo od razu warto może powiedzieć, że po pierwsze geje i lesbijki w PRL-u, no to nie jest takie oczywiste, żeby tak postawić temat, bo geje to raczej jest takie słowo, które funkcjonuje już po transformacji w PRL-u. To jest też pytanie do ciebie, czy możemy mówić o gejach w PRL-u. Lesbijki, no to też raczej trzeba by było się zastanowić nad znaczeniem tego słowa w różnych okresach, w różnym czasie, na ile kobiety nieheteroseksualne w PRL-u w ogóle określały siebie same jako lesbijki, czy by chciały być tak określane. I trochę właśnie też na tym polegają moje poszukiwania. Ja się opieram na przede wszystkim robieniu rozmów na historii mówionej. Staram się dotrzeć do kobiet, które pamiętają PRL i mogą mi na ten temat coś powiedzieć i właśnie też na temat tego, na ile właśnie ta kategoria lesbijki to była jakaś tożsamość, do której się mogły odnieść. To może od razu tutaj dopytam, zanim ten wątek mi umknie, bo powiedziałaś, że kategoria lesbijki może być określeniem tożsamości, natomiast jestem ciekawa na gruncie czysto językowym, czy funkcjonowały jakieś inne określenia? Czy w ogóle językowo to pewnie funkcjonowały, ale nie wiem na ile jako samo określenie. Raczej to było w sferze niedopowiedzeń, ponieważ to było w ogóle wszystko tabu i również właśnie to słowo lesbijka czy lesba, no, takie, które jest raczej konotowane pejoratywnie, chociaż też współcześnie przechwycywane jako takie power słowo, no właśnie miało to złe skojarzenie. Jak zaczęły się twoje badania? Jesteś autorem trzech książek poświęconych temu tematowi, które układają się w swoistą trylogię, więc opowiedz nam troszkę. Jeśli chodzi, no może się też trochę odniosę, bo jednak to się zaczęło być może no, w momencie, kiedy trzeba było podjąć decyzję na temat doktoratu i tematu. Ponieważ ja byłem zafascynowany Rolandem Barthesem, no to jakoś w tych rejonach zacząłem funkcjonować od Rolanda Bartha, no to jest bardzo blisko do Michela Foucault i do wielu innych przedstawicieli i chyba jakoś na tej ścieżce powiedzmy akademickiej to nie było związane z żadnym poszukiwaniem tożsamości, ani potwierdzenia wartości, ani nic takiego. Po prostu podobało mi się ten rodzaj pisania. Ja nawet pewnie wówczas na samym początku na pewno nie wiedziałem, że jest jakaś dziedzina wiedzy na ten temat, queerowa, czy queerowe pisanie, czy studia nad LGBT+ i tak dalej.
Same opowieści mnie fascynowały, zwłaszcza w języku Rolanda Bartha i w jego pismach osobistych, w których się odnosił do swoich doświadczeń, ale też opisywał konteksty kulturowe, które gdzieś tam mnie ciekawiły albo były bliskie, na przykład relacja z matką. I to była jedna rzecz. No potem, potem szybko to poszło, no bo nagle znalazłem się w Paryżu i poznałem Julię Kristeva i zaczęliśmy mówić o obiektach i innych rzeczach. W związku z czym był taki nawał informacji i to się nagle otworzyło, że rzeczywiście istnieje taka dziedzina i że można w tym działać i że jest to interesujące i jak najbardziej uzasadnione i zakorzenione w akademii. W żaden sposób nie jest podejrzane, chociaż no, w Krakowie jeszcze pewnie gdzieś miejscami było, a być może nawet jest, gdzie studiowałem wcześniej. No i potem ta droga gdzieś tam sobie szła, aż w pewnym momencie, no to jest taka stara bardzo historia w moim przypadku, już opowiadana wielokrotnie, że no, po tej habilitacji, no to ja już po prostu... No, że tak powiem, wiedziałem, że mam dużo czasu do tego. Nie miałem w ogóle w perspektywie żadnych badań naukowych, które miały prowadzić się ku jakiemuś tytułowi, zwłaszcza, że w Belwederze no, zagościły takie nurty, które tej profesury by mi nigdy nie dały. Bo tak sobie to wyobraziłem, przynajmniej wiele lat temu już. No ale ponieważ interesowałem się Foucault, no to... Czytałem tego Foucault, no to pomyślałem sobie, że ja coś o tym Foucault napiszę, ale że nie chcę pisać akademickiej opowieści, tylko bym wolał właśnie no gdzieś tam się doskrobać do czegoś, co pozostało, jakby autentycznego i prawdziwego i żywego, że być może to jeszcze jest możliwe. No i tak się stało i to myślę, że mamy podobnie, że w moim pisaniu ja bym powiedział, że mniej... Interesuje mnie kontekst reportażu, a bardziej literatury non-fiction oraz świadectwa, czyli po prostu tego, co ludzie mówią i jak mówią i jacy są w tych swoich historiach. I tak było, od razu miałem bardzo dużo szczęścia z Foucault, bo rzeczywiście no, odnalezienie żywych świadków no, to było dla mnie coś, co wcale niekoniecznie musiało się wydarzyć. Dzięki temu miałem znowu apetyt na następne historie i następne rozmowy i bycie z tymi ludźmi, poszukiwania w tym kierunku. I stąd się wzięło to pisanie LGBT-owskie, czy właściwie gejowskie. Trochę też z potrzeby właśnie, czy z zamiłowania do języka queerowego i do sytuacji queerowych. No bo to jednak w moich przypadkach przeważnie, jeśli nie zawsze, są queerowe sytuacje. No i to po prostu mnie pociągało i lubiłem się tym zajmować, a w momencie, kiedy byłem chwilowo zmęczony tematem, to napisałem moje życie, czyli o właściwie świecie hetero, w którym i tak pobrzmiewa queer, no bo to wszystko jest złamane i przegięte i przez to też fascynujące. Natomiast jeśli chodzi o język, to pytanie też właściwie, czy cała ta rozmowa, ten temat pojawia się, jakie słowa istniały w PRL-u. Ja zawsze powtarzam to, co mnie się przytrafiło, że ja w IPN-ie, w archiwach dotyczących PRL-u widziałem ten zapis. Istniało słowo gej. Czy to słowo funkcjonowało na ulicy? Niektórzy z pewnością znali to słowo, bo jednak podróże do jakiegoś stopnia przynajmniej były możliwe, jakaś kontrabanda, gazetki i tak dalej, przemycane były nawet te Spartakusy i tak dalej, gdzie to słowo po prostu funkcjonowało. Natomiast czy ono funkcjonowało globalnie? No myślę, że nie, ale z drugiej strony PRL to jest czas i przestrzeń, w którym powstaje w ogóle tożsamość gejowska, więc bardzo szybko dzięki powstaniu no, takiego początkowego kształtu czy formy tego, co dzisiaj nazywamy środowiskiem, myślę, że ta nomenklatura była, funkcjonowała i że ona zaczęła, bardzo szybko się chwytała tych osób i doświadczeń. Jeśli chodzi o lesbijki, no to dosłownie to, co powiedziałaś, absolutnie jest zgoda, no bo słowa pedał, ciota, lesba, one funkcjonowały pejoratywnie, ale one są odzyskiwane i one bardzo szybko były odzyskane przez środowisko. Zastępowało to wszystko, te wszystkie słowa, na przykład takie niewinne słowo jak dziewczyna, że dziewczyny były. To też chłopcy byli, prawda? Przyjaciółka też tak, po prostu. Tak, tak. A przyjaciółka to swoją drogą, ale mniej mówiło się, no nie wiem,
środowisko lesbijskie, o ile oczywiście mogę przywołać słowa moich rozmówców. No nie mówiło się o środowisku lesbijskim, mówiło się, dziewczyny spotykały się w środy. To tak, tak się mówiło. Natomiast o sobie też mówiło się dziewczyny, że dziewczyny poszły na chłopaków. No bo to było takie słowo absolutnie kluczowe i zbiorcze, co jest właśnie bardzo queerowe i ciekawe. No więc co do słów i języka, tak to funkcjonowało z tego, co wiem, z bezpośrednich relacji moich rozmówców. Jeżeli jeszcze mogę tylko coś dopowiedzieć, bo też mówimy o tym PRL-u cały czas hasłowo, ale też no, warto przypominać zawsze, że ten PRL to jest oczywiście ogromna epoka i no, zupełnie z czym innym mamy do czynienia w latach 50., 60., czym innym jest PRL późnych lat 70. czy 80. No właśnie i tego trochę dotyczy moje kolejne pytanie. Chciałam was zapytać, czy potrafilibyście nakreślić jakieś dominujące narracje na temat gejów, na temat lesbijek, które pojawiały się w PRL-u, tak jak powiedziałaś, które były bardzo nieróżnorodne i rzeczywiście porównanie lat 50. ze schyłkowym PRL-em wydaje się niemożliwe, ale gdybyście się pokusili, czy w ogóle dałoby się coś takiego zrobić? To znaczy, no tutaj trzeba, znaczy z mojej perspektywy, czy z moich takich kontekstów powiedzmy akademickich, to ja bym się naprawdę musiał odnieść tutaj do tej takiej hipotezy Michela Foucault dotyczącej w ogóle powstawania języka opresji i kiedy i jak on powstał i kiedy i jak zaczął działać i co jest efektem tego języka. No bo jeżeli się odniesiemy do tej hipotezy, tak jakby skrótowo tylko opowiem, czyli do czasów epoki wiktoriańskiej, no to było takie przeświadczenie, że no życie ma być czyste, nie ma czegoś takiego jak seks i bliskość, i intymność i nagość. W związku z czym było przeświadczenie potem w XX wieku, że to wszystko, ta cała represja i całe ograniczenie życia seksualnego właśnie wtedy powstało i miało miejsce i zaczęło funkcjonować. Przy czym w teorii Foucault z historii seksualności, skrótowo oczywiście to tutaj traktując, wynika, że z tej teorii wynika tyle, że oczywiście opresja miała swoje miejsce, istniała, było pewne tabu tak, tego wszystkiego, ale dzięki temu, albo też przy tym zupełnie blisko powstał dyskurs seksualny, czyli powstała wiedza na temat seksualności, zwłaszcza wiedza medyczna. I teraz mamy przynajmniej dwie takie, w odniesieniu już do PRL-u, dwa takie schematy, których się możemy przyczepić, no bo tworząc język dyskursu medycznego, kryminalnego czy sądowego i na przykład później w późnym PRL-u, zwłaszcza medialnego, gazetowego, no to mamy do czynienia z jakimś spektrum, w którym w ogóle pojawia się nomenklatura opresyjna, tak? No mówi się, że tacy ludzie zbierają się, albo ci ludzie tam cierpią na coś i tak dalej. Czyli jakby taka nomenklatura się pojawia, która jest opresyjna i niedopuszczalna. Ale dzięki temu też w tej perspektywie Foucaultowskiej powstaje w ogóle tożsamość i dzięki temu może powstać środowisko identyfikujące się. Oczywiście jednocześnie, i o tym nie należy zapominać, powstaje też przemoc, czyli to, co on nazywa assujettissement, czyli ujarzmienie, czyli stworzenie podmiotu. Stworzenie podmiotu polega na tym, że ten podmiot będzie w tej kulturze podlegać, będzie skłonny wręcz do tego, żeby podlegać opresji, ponieważ istnieje do tego dyskurs, na przykład medyczny, w związku z czym on się z jednej strony będzie samodiagnozował i mówił, okej, to ja jestem taki, a z drugiej strony podlegał też całej tej no właśnie nomenklaturze i dyskursowi, który go no, kategoryzuje po prostu. Więc rzeczywiście to jest bardzo rozległy ta kwestia z jednej strony istnienia języka opresyjnego i tego, co ten język w ogóle mógł zrobić. Bo niewątpliwie w IPN-ie i w archiwach, w późnym PRL-u, kiedy zbierałem materiały do Hiacynta, czy generalnie do późnego właśnie PRL-u, lat 80., to tam się wszędzie oczywiście pojawia ta jedna wyjściowa kwestia, że kiedyś tego nie było, kiedyś to było
trochę bardziej schowane, tajemnicze, trochę metaforyczne, jakieś gdzieś w oddaleniu, gdzieś pewnie w półcieniu i tak dalej. Natomiast w tym PRL-u już pojawiają się całkowite opisy, deskrypcje, całe stosy badań, nawet statystycznych dotyczące zjawiska, powiedzmy, i ten język ewoluuje, ale w tych zapisach pojawia się właśnie jakaś taka skłonność do tego, żeby mówić, że kiedyś było inaczej. Teraz nagle skądś pojawił się jakby ten mityczny gej, który chce w ogóle zakładać swoje związki i w ogóle ma jakieś życzenia i chciałby mieć kluby i w ogóle. Więc ten język się z pewnością różni, ale jak pisałem Foucault, no to w tych teczkach z lat 50. i 60. też się to pojawiało, że kiedyś to było tylko w literaturze i że kiedyś to było w ogóle inaczej, no a teraz trzeba zrobić badania i stwierdzić, co to w ogóle jest ten homoseksualizm. Więc to taka ciekawa rzecz, taka tendencja, powiedziałbym. No mi z kolei przychodzą do głowy, jeżeli pytasz o narrację, to takie no, zupełnie negatywne, to też pisał o tym Tomasik w GRL-u w kontekście lesbijek, że to są właśnie takie narracje opowiadające albo o więzieniach, albo o obozach. I to z kolei nas odsyła do już konkretnych wspomnień obozowych Wandy Pułtawskiej, przyjaciółki papieża Jana Pawła II, która pisała o właśnie tej miłości obozowej lesbijskiej, o tym też Joanna Ostrowska pisze w swojej książce, jako właśnie rodzaju choroby, którą można się zarazić i o czymś oczywiście według niej złym. Więc myślę, że też można, nie wiem, czy to nie jest za dużo, ale ja mam taką tezę, że właśnie ten powojenny okres PRL-owski to jest jakiegoś rodzaju panika moralna wokół tego, że no właśnie kobiety pozostawały same, też po wojnie właśnie nie ma mężczyzn, często kobiety przebywają ze sobą. Z jednej strony właśnie jest to podejrzenie, można łatwo narzucić, a z drugiej strony też łatwiej się ukryć, no bo właśnie kobiety mieszkają ze sobą po prostu, bo takie są warunki mieszkaniowe, bo nie ma tych mężczyzn i no, jest to znormalizowane, że kobiety żyją blisko siebie, pomagają sobie i właściwie nikt nie wnika w to, jaka jest między nimi dokładnie relacja. Czy to się zmieniło jakby z biegiem czasu, czy gdzieś w obrębie PRL-u to środowisko lesbijskie jakoś bardziej się skonsolidowało i zaczęło być widoczne, ale właśnie na, tak jakby na własnych zasadach, a nie na tym polu mieszkaniowym? Można podejrzewać, że, ale to właśnie też zależy bardzo od tego, w jakich się poruszamy w sferach też klasowo, bo no myślę, że nie wiem, na przykład Maria Janion by mogła powiedzieć dużo na temat tego, jak wyglądało środowisko lesbijskie w PRL-u, ale no nie powiedziała tego, też o sobie powiedziała bardzo niewiele. Ale można by się domyślać, że no właśnie takie bardziej kręgi intelektualne były też miejscami spotkań. Natomiast w przypadku kobiet nie było tak jak w przypadku mężczyzn, że istniały takie instytucje trwałe, nawet jeszcze właściwie z czasów przedwojennych, pikiety, które no, właściwie istniały w tych samych miejscach, na przykład w Warszawie przez całe dekady, gdzie wiadomo było, że tam się pójdzie i tam się kogoś spotka. W przypadku kobiet tak nie było. No to jest też patriarchat, który jest w PRL-u bardzo, bardzo silny i polega między innymi na tym, żeby właśnie te kobiety od siebie odseparować, tak żeby one nie miały możliwości za bardzo ze sobą się spotkać. W rozmowach z kobietami, które ja przeprowadzałam, pojawiały się często takie stwierdzenia, że one przypadkiem spotykały swoje partnerki zupełnie. Gdzieś jechały na delegację z pracy na przykład i albo gdzieś na obozie harcerskim coś tam się okazywało, że można z właśnie koleżanką spróbować. Więc no właśnie, tych miejsc raczej nie było, konsolidacji nie było. Myślę, że też takim przełomem znów są lata 80. też w przypadku kobiet i na przykład film Inne spojrzenie, co prawda nie polski, ale z polskimi aktorkami, pokazujący też tą miłość lesbijską jako swego rodzaju metaforę wolności.
i właśnie w sensie pozytywnym ją przedstawiający. Chociaż jeszcze myślę sobie rzeczywiście to, co mówisz z moich doświadczeń, kiedy rozmawiałem z Romą z Krakowa, której już nie ma między nami. Ona rzeczywiście opowiadała o tym, że pierwsze relacje i kontakty i znajomości, no to były takie, przede wszystkim były dla niej wielkim zaskoczeniem, że to w ogóle jest rzeczywiście możliwe, trochę przypadkowe. Raz to było rzeczywiście na obozie, a drugi raz w czasie delegacji, gdzie mieszkała z jakąś tam koleżanką z jakiejś firmy czy z jakiegoś miejsca pracy. W każdym razie poznała tę dziewczynę tam i pierwsze, co ją zaskoczyło, to że ona pije i pali i że właściwie to jest taka, nagle się rodzi przestrzeń, że mogą sobie tak posiedzieć, napić się wina, zapalić papieroska i tam sobie coś pogadać. I kiedy się okazało, że ona zaczęła ją wprowadzać w jakieś takie, była mężatką, ale zaczęła opowiadać o tym, że ona bardzo lubi kobiety i ceni kobiety. Niej się coś tam zapaliło, że to być może jest, ale nadal bez żadnej pewności, z lękiem. Co oczywiście, nie wiem czy oczywiście, ale może być, można by sobie zadać pytanie, czy to też nie jest właśnie tak, jak sugerujesz, wydaje mi się bardzo słusznie, że to jest efekt patriarchatu i tej matrycy hetero i że patriarchat, który nie wie, jak sobie poradzić z kobietami, jest w stanie gejów będzie stygmatyzować. To jest ten, tak, zdrada gatunku, nie wiadomo dlaczego to się robi, tam to jest chore i grzeszne. Natomiast w przypadku kobiet będzie starać się z tego, co, bo to jest cały czas żywe to pytanie, dlaczego nie było kobiet, dlaczego nie było lesbijek, gdzie są ich opowieści, gdzie one były, jak to się działo. One oczywiście były, tylko wydaje mi się, że efektem takiej przemocy i władzy w tym czasie, patriarchalnej oczywiście, było to, że albo się je spychało w jakąś taką bezpieczną dla władzy przestrzeń nieistnienia, jakiegoś mitu nieistnienia, albo po prostu wręcz fetyszyzowano to, tak? Czyli że to tak fajnie jest, że są dwie dziewczyny, że to jest niegroźne. A dlaczego to wynika? Bo to nie była przestrzeń erotyki czy przyjemności. To było raczej coś z zakresu ekonomii. Dlatego, że kobieta lesbijka nadal może rodzić, a mężczyzna gej nie będzie płodzić. Więc on jest bezpośrednim wrogiem władzy, przynajmniej w wyobrażeniu. Tak może być. W związku z czym te kobiety mogły być fetyszyzowane, występować w różnych, zresztą do dzisiaj pewnie często jest, czy w żartach, czy w rozmowach, czy w jakichś plotkach, że ktoś z kimś był i tak dalej. Natomiast geja się niszczy, no bo on jest wrogiem narodu. To oczywiście jest jedna z interpretacji, jedna z możliwych. A lesbijka, która nie jest matką, to też jest wróg narodu. No na pewno, bo kobiety oczywiście się zawsze do tej reprodukcji przyczepia, bo to jest jakby celem. Natomiast tu w tym przypadku jest, w przypadku gejów, ja sobie tak wyobrażam, czy mam przekonanie, bo to się też często w dokumentach pojawia i w rozmowach, że to jest rodzaj zdrady gatunku, że jak mężczyzna może. Tak więc to jest coś bardzo patriarchalnego i przemocowego, właśnie też z zakresu męskości hegemonicznej, która tego homoseksualizmu męskiego nienawidzi, a homoseksualizm lesbijski fetyszyzuje. Ja przytachałam trochę książek ze sobą, więc skorzystam z tego. Przyniosłam między innymi wspaniałą książkę Anny Laszuk, Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, bardzo ważną, myślę, dla wielu, wielu kobiet i pierwszą taką właściwie chyba w Polsce książkę, mocno oddającą głos kobietom nieheteroseksualnym. No właśnie z tym postulatem wychodzenia z szafy. Anna Laszuk zmarła 10 lat temu, właśnie niedawno była rocznica i ponieważ przywołałeś Romę Cieślę, to też ja może dopowiem, to jedna z pierwszych działaczek z Krakowa, Lambdy Kraków, no też właśnie z ogromnymi zasługami dla ruchu LGBTQ+. I tutaj Roma też się pojawia właśnie w książce Anny Laszuk i opowiada o tych czasach PRL-u w ten sposób, że oddam jej głos. Do późnych lat 80. nie wymawiało się słów takich jak homoseksualizm czy lesbijka, tylko nieliczne kobiety wtedy sobie radziły. Te najbardziej aktywne, przebojowe, które bardzo chciały być sobą. Sądzę, że pozostałe uważały jak ogół, kobieta z kobietą, nie do pomyślenia.
wstydziły się własnych pragnień, chowały je do kieszeni i w końcu robiły to, czego od nich oczekiwano. Wychodziły za mąż, rodziły dzieci, męczyły się całe życie. Czasami miewały kochanki. A więc to rzeczywiście taki schemat podwójnego życia albo właśnie ukrywania się, albo w ogóle posiadania nie swojego życia. To jest też coś, co się pojawia właśnie. Kobiety, które mówią, że żyły nie swoim życiem, takim super porządku na zewnątrz. Chociaż oczywiście, przepraszam cię jeszcze, chociaż oczywiście w przypadku mężczyzn też istniał ten taki syndrom czy schemat małżeństwa, przymuszonego małżeństwa z kobietą, zakładania rodziny i wtedy właśnie to była ta przestrzeń społecznego bezpieczeństwa, no bo jakby to już jest odhaczone. To co on robi jakby poza, bo to było gdzieś tam w tej funkcjonowało, to, że ktoś jest żonaty wcale nie oznacza, że nie jest gejem, czy mężczyzną MSM-em, czy homo, różnie, to też funkcjonowała jako taka przestrzeń zabezpieczenia społecznego. To jest oczywiście głęboko krzywdzące także w przypadku mężczyzn, ale kobiet też niewątpliwie. Chciałabym zadać pytanie, które brzmi trochę niezręcznie, ale może uda mi się je jakoś sformułować po ludzku. Zastanawiałam się, jak to wpływa na, jeżeli w ogóle potraficie odpowiedzieć na takie pytanie, jak to wpływa na obecne tożsamości gejów, lesbijek, osób LGBTQ+. Bo myślałam o tym, że geje w PRL-u mają taką legendę, chociażby podtrzymywaną w literaturze popularnej przez Michała Witkowskiego. Z tym, że to jest taka legenda dość brudna i ty też o tym mówisz we wstępie do Hiacynta, że to są właśnie pisuary, pikiety, to wszystko nie wydaje się zbyt fajne, ale jest. Natomiast lesbijki takiej legendy nie mają w ogóle. I zastanawiam się, jak to jest mierzyć się z tą niezbyt pozytywną, estetyczną legendą, a budować się od zera. Czy to się gdzieś pojawia w waszych badaniach? To ja może od razu powiem, bo ja oczywiście rozumiem intencje i pewnie dla wielu osób przestrzeń kibli, parków, dworców i tak dalej będzie i wtedy i dziś kojarzyć się z pewnością pejoratywnie i z czymś brudnym, z czymś, czego nie powinno się robić. Ale dla wielu osób i wtedy i dzisiaj, także we wspomnieniach, ta przestrzeń będzie funkcjonować jako przestrzeń azylu. Czyli jedyne możliwe miejsce, w którym w ogóle można realizować swoją tożsamość, jakkolwiek jest to pojęta. I teraz wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka, ja bym tutaj był, przed tym się bronił, z tego względu, że to jest przekreślanie doświadczeń tych osób, które raz nie miały, a dwa nie wyobrażały sobie, że w ogóle można inaczej. Więc myślę sobie, że trzeba to zachować w łaskawej pamięci. Pewnie można to trochę literacko traktować, jak zrobił to oczywiście Witkowski w absolutnie mistrzowski sposób i przekazał nam na pokolenia do przodu. No bo zawsze tam się wkradnie trochę queeru, trochę czegoś, co jest przegięte, co jest wykluczone, ale co jest jednocześnie trochę fascynujące. To jest trochę jakby, nie wiem, przestrzeń cyrku, czegoś, co jest nienormatywne w żaden sposób. W związku z czym to może być fascynujące. Ze względu na walory, powiedziałbym, literackie, jak najbardziej. To jest przestrzeń nowego języka, języka komunikacji, gestu, bliskości, intymności, ale też bezpiecznego końca. Tak gdzieś tam, czy ja to piszę, czy któryś mi z moich bohaterów mówi, że to daje, no właśnie to jest taka wypowiedź queerowa też, to daje możliwość zakochiwania się, wchodzenia w miłość, która jest natychmiastowa, osiąga swoje maksimum bardzo szybko i szczęśliwie się kończy. I wchodzenia w tę miłość, w tę relację wielokrotnie. No i teraz ktoś może normatywnie potraktować to jako coś, co jest, co zaburza pewną właśnie homonormę współczesną. Ale takie doświadczenie jest i myślę sobie, że przyglądanie się temu, ale też łagodne badanie i zainteresowanie, inkluzywność w tym zakresie, to jest jakieś tam, przynajmniej w moim przypadku jest to gdzieś tam zadanie i wyrzucanie tego albo negowanie czy kwestionowanie, albo zapominanie, nie daj Boże, że tak było, czy przekłamywanie historii.
nie byłoby z mojego punktu widzenia wskazane. To jest takie trochę queerowe odzyskiwanie tego, co jest naznaczone. Miejsce azylu, miejsce wykluczenia jest także miejscem, w którym pojawiają się autentyczne emocje, uczucia, czasem intymność, czasem bliskość. Jedyna, jaka była możliwa pewnie wtedy, jakkolwiek oczywiście należy pamiętać, że istniały alternatywne schematy, nie wiem, dom Waldorfa, tak? No, klasyczny przykład. Ale dla większości ludzi, dla większości osób, mężczyzn, którzy pewnie przemykali z pracy do domu i mieli 40 minut, które nie będą w żaden sposób gdzieś tam zaksięgowane, kontrolowane, być może to była jedyna przestrzeń wolności. Ja bym był daleki od tego, żeby to oceniać, a już dopisywać jakąś moralność, to na pewno. I teraz jakby odpowiadając, czy jakby nawiązując do twojego pytania, co ma dzisiaj współczesne środowisko i świat LGBT+, świat queerowy, to jest absolutnie fascynujący moment, w którym my teraz jesteśmy. Wczoraj było 25-lecie Lambdy, na którym miałem przyjemność być. I to też bardzo mocno wybrzmiało, że kiedyś świat był po prostu, świat nieheteronormatywny, to byli geje. Obojętnie, czy ty jesteś trans, czy les, czy cokolwiek ty jesteś, to z tego zakresu dzisiejszego spektrum tożsamości, no to kiedyś to były po prostu pedały. Nie geje nawet, to pedały, to świat pedałów był. Gdzieś tam, czy byłeś taki, czy owaki, to było bardzo w tym takim dyskursie czy języku ulicy, takim najbardziej rozpowszechnionym, to było to, co jest pedalskie, czyli złe, to, co nie jest heteronormatywne. I oczywiście wiele osób wówczas, tak samo jak dzisiaj, miało swoje autentyczne, indywidualne tożsamości, ale dzięki temu, że to wszystko ewoluuje i to wszystko wiemy i tego doświadczamy dzisiaj, ta różnorodność i ta queerowość jest tak bogata w tej chwili. Każdy może zadać sobie autentyczne pytanie o swoją własną indywidualność i swoją własną tożsamość i wartość tej tożsamości dzisiaj. Kiedyś to pytanie w ogóle nie mogło wybrzmieć w wielu przypadkach. W związku z czym należy gdzieś tam, właśnie odpowiadając czy kontynuując, myślę sobie, że ten młody świat to jest absolutnie fascynujący świat, z którym łączymy wiele nadziei i pewnie to będzie za 50 lat zupełnie coś innego niż to, co jest w naszej pamięci. Ale myślę też, że dobrze jest zachować w archiwum tamte doświadczenia. Tak jak do dzisiaj w Stanach, powiedzmy, mamy, nie wiem, miesiąc dumy gejowskiej i tak dalej, w Polsce też zresztą, ale wszystko zaczyna się, mimo że nie jest to fakt historyczny, wszystko zaczyna się w 69 i Stonewall. I to jest, już funkcjonuje wraz z tymi osobami, które były wtedy, które już urosły do poziomu symboli i tak dalej. One funkcjonują i to jest fascynujące i nie wolno o tym zapominać, więc tak by się, moim zdaniem, nie powinniśmy odcinać od tego, co było i co było autentyczne. Nawet jeżeli dzisiaj może być lepiej, może być bardziej różnorodnie, może być w większym stopniu pełne i być może dla wielu właściwe, no bo możemy dzisiaj wybrać, prawda, między scenariuszem takim czy innym i to, co dzisiaj funkcjonuje w świecie queerowym czy LGBT-owskim jako no taki symbol maksymalnego zrównania albo tego, do czego się dąży, no te wartości równego prawa dla wszystkich, no to kiedyś były w ogóle nie do pomyślenia rzeczy, bo to się zaczyna od momentu, kiedy moi bohaterowie mówią, no, ci z czasów Foucault przynajmniej, czy z dziwniejszej historii mówią, to było w ogóle nie do pomyślenia, żeby w ogóle jakaś gazeta miała powstać. To w ogóle nie przyszło na myśl, tego czegoś nie było. Ci mają takie doświadczenia, więc trudno to moim zdaniem wrzucać do worka i wyrzucać, że tak nie było, albo przekłamywać, więc przed tym bym, i też przez stygmatyzacją, że te kible to trzeba zrównać z ziemią i zapomnieć. Ja myślę sobie, że szkoda. Może jeden z moich bohaterów opowiadał z Wrocławia, że Leszek Truchliński, że tam gdzieś koło tego stanowiska, w którym on pracuje, on sprzedaje okulary i tak dalej, od 30 lat stoi w tym samym miejscu, w takiej budzie tam w swoim kiosku i widzi po prostu świat, który przed nim po prostu się zmienia. I tam gdzieś był ten taki grzybek, taka toaleta, do której chodzili geje. Kiedy już go zabrakło, już parę lat minęło, to któryś tam z jego kolegą przyniósł znicz.
żeby zapalić w miejscu pamięci. No i oczywiście Leszek mówi, no wariat, nie, no po prostu weź przestań, to trzeba zapomnieć, to było okropne. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tym jest jakaś nostalgia, że ten znicz, jakiś kwiatek, wiesz, jakaś tabliczka pamięci, że to jest autentyczne, że no tak było, tak było. Twoja kolej. Ja już trochę zapomniałam, jakie było pytanie, ale spróbuję. Właściwie Remigiusz na koniec nawiązał do tego, bo chciałam zapytać w takim razie, jak się żyje bez tej nostalgii i bez tych miejsc. Pytanie, czy to jest nostalgia? Znaczy, bo ja tak bardziej może usłyszałam w twoim pytaniu jakieś pytanie o role models na przykład, o jakieś... O wzorce, o jakieś punkty odwołania. I wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która się dzieje, że znajdujemy po prostu osoby różne, które mogą być dla współczesnych osób właśnie jakimś punktem odniesienia, czy, no nie wiem, Sadowska, która też o ten PRL trochę zahacza, ale też to jest ta przedwojenna historia, czy na przykład książka Sylwii Chwedorczuk o Annie Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej. No, trochę też właśnie takich kobiecych historii już jest i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, które pokazują z jednej strony właśnie historię poszukiwania tego autentycznego uczucia, zmagania się z innymi niż dzisiaj może problemami, ale może nie zawsze aż tak różnymi od współczesnych. I właśnie też na przykład właśnie poprzez listy, tak, to jak możemy dotrzeć w ogóle do tamtych emocji, do tamtych dylematów i zobaczyć właśnie osoby, o których skądinąd wiemy, są to sławne jakieś pisarki na przykład, a nagle oglądamy je w zupełnie innym i niespodziewanym świetle. To jest jedno, a jeszcze się odnosząc do tych azylów i do miejsc, to też może warto pamiętać, że tak mi się wydaje, że w PRL-u jednak trochę był inny stosunek do tego, bo dzisiaj prywatne jest polityczne i ta emancypacja polega na tym, żeby zdobywać właśnie prawa chociażby, nie wiem, do zawierania małżeństw jednopłciowych i przenosić tę sferę prywatną do politycznej. Natomiast w PRL-u pewnie dużo bardziej wyzwaniem było uchronienie właśnie tych prywatnych sfer, czy to były te prywatno-publiczne miejsca spotkań, pikiety, czy po prostu prywatne mieszkania, w których było na pewno bardzo queerowo i to z kolei odwołuję się, bo teraz przygotowywałam wystawę o Mironie Białoszewskim i o właśnie latach powojennych, 50., 60., o tym, jak funkcjonowała cała grupa twórcza, przyjacielska Teatru na Tarczyńskiej, później też Teatru Osobnego, właśnie jako taka alternatywa dla otaczającej rzeczywistości, zupełnie właśnie poza oficjalnymi obiegami kultury, poza instytucjami, w tym malutkim mieszkaniu na Tarczyńskiej po prostu się działo. No i oczywiście to też jest taka historia mocno queerowa, mocno coś do czego dzisiaj z pewnością możemy się odwoływać na wiele różnych sposobów. Też historia opresji oczywiście, tego jak oni byli przesłuchiwani w różnych sprawach, no pretekstem głównym do przesłuchań i też obserwacji przez tajniaków całego środowiska było zabójstwo Piaseckiego i taki zarzut, który padł, ponieważ zabójcy Piaseckiego posługiwali się pudełeczkami od zapałek, to na Tarczyńskiej zaproszenia były przekazywane też w pudełkach od zapałek i programy teatralne, więc to był pretekst, żeby zacząć inwigilować całe środowisko. No i tam się właśnie w aktach też pojawia cały czas to, że to są osoby homoseksualne. Oczywiście ten język jest znacznie gorszy, już nie będę go tutaj przytaczać. I też łączenie tego z albo korzeniami żydowskimi, albo z osobami pochodzenia żydowskiego, albo jak tajniacy pisali o Białoszewskim, że on jest filosemitą.
Więc znów też taka zbitka, która do tej pory jest właściwie stereotypem i taką właśnie czymś bardzo negatywnym, czyli połączenie antysemityzmu i homofobii, no istniała, już miała się świetnie też w tamtych czasach. A powiedz, jak wygląda docieranie, i ciebie też będę chciała o to zapytać, bo oboje już wspomnieliście o tym, że interesuje was głównie historia mówiona i to, co udało się przechować, osoby, które jeszcze żyją i mogą o tym opowiedzieć, albo po prostu żyją w przypadku późnego PRL-u. Jak wygląda docieranie do osób prywatnych? Bo mówimy tutaj o artystkach, o Kowalskiej, o Dąbrowskiej, o osobach, które jakoś funkcjonowały w sferze publicznej, więc zostało po nich dużo dokumentów, listy, dzienniki, to wszystko było przechowywane. W jaki sposób docierasz do historii osób, które były zwykłymi ludźmi? To jest metoda kuli śniegowej i docierania przez znajome znajomych. Też chciałam bardzo podziękować, mając taką okazję, jeżeli może któraś z pań, z którymi rozmawiałam, mnie słucha, za to, że się zgodziły ze mną porozmawiać. I też przekonywania do tego, bo nie wiem, czy cały czas tak jest, ale bardzo często się spotykałam w tym przypadku, ale też w innych przypadkach, kiedy robiłam wywiady historii mówionej z kobietami, że kobiety uważają, że nie mają nic ciekawego do powiedzenia i trzeba je bardzo przekonywać do tego, że ich historia ma znaczenie, że to jest wartościowa rzecz, że naprawdę warto, żeby to zostało nagrane albo zapisane i jakoś przetrwało, że te doświadczenia są dla nas cenne. I też no, takie spotkanie jak dzisiaj też jest, to jest zawsze jakaś nadzieja, że może jeszcze właśnie ktoś się odezwie i zdecyduje się na opowiedzenie swojej historii. Ale rzeczywiście jest to trudne i na przykład ja się ogłaszałam po prostu w portalach kobiecych i no na różne sposoby szukałam tych kontaktów, ale to nie zawsze przynosiło jakikolwiek skutek. A jeżeli ktoś cię teraz słyszy, to jak można się do ciebie zgłosić, jak cię znaleźć? Z twoją historią albo z jakimś tropem? Może na przykład przez stronę Instytutu Kultury Polskiej, gdzie jestem doktorantką, tam jest podany mój adres mailowy. Magdalena Staroszczyk, proszę do mnie pisać. Jak to wygląda w przypadku twoich bohaterów? Bo ty z kolei masz olbrzymią rozpiętość. Z pewnością to, o czym mówisz w przypadku kobiet, ma miejsce. Czyli mnie się udało rozmawiać z kilkoma tylko, ale dosłownie kilkoma. I pamiętam rozmowę z kobietą z Sopotu i ona z jednej strony miała tendencję do tego, żeby w ogóle to przerobić w jakiś żart, że to jest właściwie śmieszne i zabawne, to co było tam kilkadziesiąt lat temu i to w ogóle cała sytuacja, że ja w ogóle się nią interesuję. Ale z drugiej strony miała też jakąś złość w sobie. Być może to jest indywidualny przypadek, taki element jakiegoś takiego, nie złość w sensie, takie zdenerwowanie, że ja wkraczam na teren, który jest tylko jej. No i oczywiście starałem się to uszanować i ta rozmowa częściowo tylko mogła się znaleźć w książce. Roma była odważna, Roma była bardzo rewolucyjna, była silna, no jak się okazało, może nie do końca, ale w rozmowie miała duży dystans, była zabawna i była chętna. Ona wiedziała, że to jest bardzo ważne, żeby historia mówiona kobiet została zapisana i została, no właśnie, żeby jakby wrócić te należyte miejsce albo nadać to znaczenie, które jest tej historii należne. W przypadku mężczyzn bywa różnie. Na początku, jak pisałem Foucault, to pierwsza rzecz, którą pierwszy rozmówca, no to ja go znalazłem po prostu przez te archiwum. Miałem na tyle szczęście, naprawdę to jest szczęście, że
znalazłem w archiwum zapis z jego numerem telefonu, który był oczywiście na liście mówiącej o znajomościach, znajomych Michela Foucault w Polsce. Była lista taka nieduża, ale było kilka tam nazwisk. No i on był bodajże pierwszy. Był jego numer telefonu, który był oczywiście nieaktualny, bodajże czterocyfrowy, no ale był też adres. No i ja po prostu tam pojechałem. I najzwyczajniej w świecie udało się do niego wreszcie jakoś dostać, no bo rzeczywiście była to stresująca sytuacja, nie miałem żadnych doświadczeń tego typu. Bezpiecznym miejscem jest biblioteka i akademia, kiedy po prostu się interpretuje jakieś tam teorie, a tutaj po prostu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić i no, poszedłem na całość, no bo pojechałem tam po prostu. Potem go odnalazłem, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i to było... W każdym pewnie to nie chcę generalizować, ale w wielu przypadkach jest tak, że ci mężczyźni po pierwsze bardzo chętnie opowiadają. Oni bywają wzruszeni na początku, że ktoś jednak pamięta i to jest dla nich duże doświadczenie, że to jednak ma znaczenie, że to jest ciekawe w ogóle. Nie jako anegdota, ale jako po prostu część tej historii, czy część naszej historii. Ale bardzo często też i szybko wpadają w cudowny w ogóle taki nastrój, że to jest w ogóle najważniejsza historia na świecie. I wtedy jest tendencja duża do tego, żeby opowiedzieć całe życie w najdrobniejszych szczegółach, bo nic nie może umknąć. I to jest fascynujące, bo to się zdarza często. Czasem na takim poziomie technicznym. No w pewnym momencie trzeba się odłączyć od swojego bohatera, przy czym moja historia się kończy, ale dla niego na przykład nie. I to trwa. I tam są telefony i kolejne spotkania. Nawet już książka jest. Jakby to dalej trwa. Na przykład teraz miałem też cały czas przypadek z Gorgolem w przypadku Hiacynta. Książka musiała już być zamknięta. Więc napisałem taki no, zupełnie krótką opowieść, bo naprawdę już nie było czasu formalnie i dosłownie, nie wiem, jeszcze kilka tygodni temu ja ciągle dostaję materiały na ten temat. Więc to trochę to przypomina, nie? Że ktoś sobie coś przypomni. Wczoraj właśnie Leszek mówił, przywiozłem listy, słuchaj, pamiętasz jak ja byłem na tych wakacjach, to ci mówiłem, wiesz co matka do mnie mówiła, wiesz co ona wtedy zrobiła to ciasto, nie? I wiesz, to są lata tam 60., 70., ja nic już nie pamiętam z tej opowieści, ale on, to jest fascynujące i wspaniałe. Ale są też takie historie, no najbardziej, no dwa najbardziej dotkliwe przypadki z mojego doświadczenia, no to jest dziwniejsza historia, czyli Hubert, który mieszka w Paryżu nadal, żyje, ma 94 lata, dzisiaj do niego wysłał mi, słuchajcie, Annę Dymną, która w Krakowie na płycie mówi o samotności, więc ja się wzruszyłem, że on mi to wysyła i napisałem do niego, Hubercie, powiedzmy, kiedy będziesz w Warszawie, na co on mi odpisał, kto to wie. I to jest takie poruszające, bo ja pamiętam, jak dwa lata temu się zaczynała pandemia, on do mnie zadzwonił i mówi, ja przeżyłem wojnę, nie wiedziałem, że umrę przez COVID, że zamknięty w domu jakby, bo on musiał być w tym domu swoim zamknięty. To bym miał 92 lata czy 3 i to było dla niego traumatyczne doświadczenie, że musi być w tym domu i że robi kroki, żeby tam rozruszać ten. Ale jego opowieści na pewno były specyficzne i bardzo, bardzo trudne i wzruszające. Z tego względu, że on miał cały czas wrażenie, ja miałem, jak rozmawiałem z nim, że to jest po raz ostatni, za każdym razem, że to jest po raz ostatni, ostatnia szansa. Ale żyje na szczęście, szczęśliwie do dzisiaj w zdrowiu, mam nadzieję, i pewnie wiele razy jeszcze będzie chciał opowiadać, mam nadzieję. Ale druga z tej samej książki to jest oczywiście Michał Głowiński, który sam jest opowiadaczem, sam opowiada swoją historię i nikt tego lepiej pewnie nie zrobi niż on, więc to było dość trudne, żeby tę historię przekazać, bo pomysł na książkę był taki, że są dwa losy, przecinające się losy mężczyzn, chłopca żydowskiego, chłopca z tej strony muru, i którzy obaj są gejami i potem rosną i mają swoje losy. Więc spotkania z profesorem Głowińskim, spotkania z Michałem Głowińskim były bardzo trudne, bo on też ma to doświadczenie klaustrofobii i lęku społecznego.
w ciasne mieszkanie, właśnie tak sobie wyobrażam też Janion, wypełnione książkami z jakimś fotelikiem gdzieś wciśniętym. No i on opowiadający, ciągle to są te takie nawracające kalki, że tej traumy, ciągłego, absolutnie ciągłego lęku. I to jest trudne do zapisania, do przeżycia, ale też jest takie, myślę, taka naturalna gdzieś tam skłonność człowiecza. Też jest to, wynika z ciekawości, że no wiele rzeczy możemy sobie już dzisiaj wyobrazić, odtworzyć, zobaczyć na zdjęciach i filmach, ale ta oral history i ta opowieść tego autentycznego świadka, no mnie na przykład w tym moim procesie pisarskim, powiedzmy, najbardziej fascynuje. Właśnie z tymi potknięciami nawet. To jest dla mnie najbardziej fascynujące. Jeszcze dopowiadając do tego, jeżeli ktoś albo ktoś zdecyduje się zostawić swoją historię albo jakieś wspomnienia, to też Lambda Warszawa prowadzi archiwum w ogóle, a już teraz oficjalnie zostało ogłoszone, że powstaje też Queer Museum Warszawa, więc będziemy mieć też taką miejsce, instytucję po prostu do gromadzenia tych historii i te przypadki, o których ty opowiadasz, że chcą komuś się przypomnieć, a tutaj już książka napisana, no to mam nadzieję, że właśnie pewnego dnia coraz więcej tam zacznie trafiać rzeczy i właśnie będą gromadzone i historie mówione i innego rodzaju wspomnienia czy pamiątki właśnie w Queer Muzeum Lambda Warszawa. To byłoby, jeśli mogę sekundę, bo to jest bardzo ważne, o czym ty mówisz. To queerowe muzeum jest też archiwum. Tam są wszystkie, no nie wszystkie z pewnością z całego kraju, ale wiele artefaktów, wiele wspomnień, gazety, listy, różne filmy stare, zdjęcia, to co przychodziło z zachodu, też prywatne rzeczy. To jest bardzo, bardzo ważne i bezcenne absolutnie i to się powiększa. I wyobrażam sobie, że to byłoby rzeczywiście fascynujące, gdyby grupa jakichś, nie wiem, osób młodych, wolontariuszy być może, nie wiem jak to sobie wyobrazić, rzeczywiście była przeszkolona i przygotowana do tego, żeby takie opowieści zbierać, gdzieś nam tych nagrywać. To się już zaczęło wcześniej, to jest fascynujące, było prowadzone, także mam nadzieję, że będzie rozwijana ta gałąź. A to muzeum, o którym powiedziałaś, to będzie instytucja miejska, czy...? To jest pod Lambdą Warszawa, lokal od miasta i będzie w Warszawie przy Marszałkowskiej. Mhm. Tak. Fantastycznie. Chciałam cię jeszcze zapytać w kontekście tego, o czym mówił Remigiusz, czy twoje bohaterki też do ciebie wracają po jakimś czasie, czy raczej to jest taki jednorazowy? Zdarzało się, zdarzały się takie powroty, też zdarzały się sytuacje, w których na przykład dostawałam dodatkowo materiał z takim zastrzeżeniem, że to jest tylko dla mnie i że to ma się nie pojawić już nigdzie więcej, ani w artykule, ani w książce i po prostu, że ona chce się podzielić czymś ze mną. Więc tak, to się zdarza, ale też jakoś zostawiam zazwyczaj taką możliwość, ale nie ma przymusu kontynuowania tutaj tej relacji. Jasne. Widzę z przerażeniem, że minęła już prawie godzina. Dopiero zaczęliśmy nakreślać ramy tematu. Natomiast chciałabym Państwa zapytać, czy mają Państwo jakieś pytania do Magdaleny albo do Remigiusza? Proszę się przez chwilkę zastanowić, a ja chciałabym was zapytać w międzyczasie, Magda, widzę, że ty przyniosłaś masę książek, z których pokazałaś tylko jedną, o jakieś właśnie lektury, no jakby ty masz własny dorobek, ale jakieś lektury, które mogłabyś polecić osobom zainteresowanym tematem. Pokazałam jedną, ale już wspomniałam o Krzysztofie Tomasiku i GRL-u, książce takiej właściwie pierwszej chyba przełomowej książce właśnie o tamtych czasach i kultowej, tak. Przyniosłam taką książkę, którą przygotowywałam, byłam w projekcie Krusew i to jest książka wydana pod redakcją Tomasza Basiuka i Jędrzeja Burszty po angielsku, więc to jest niszowa sprawa, ale dotyczy właśnie osób
nieheteroseksualnych w PRL-u, Queers in State Socialism. I można też w internecie znaleźć pewnie jakieś artykuły z tej książki i mam nadzieję, że też ukaże się polska książka. Ja wciąż pracuję nad swoim tekstem do niej, może kiedyś mi się go uda skończyć. No i też przyniosłam ze sobą po prostu Mirona Białoszewskiego, też z takim zaproszeniem na wystawę w Muzeum Woli. Białoszewski nieosobny i książkę Joanny Niżyńskiej Królestwo małoznaczącości, Miron Białoszewski, a trauma codzienności queer. Właśnie też no, pierwszą taką publikację łączącą queer i Białoszewskiego, po której myślę, że trudno będzie już inaczej, znaczy zapomnieć o tym, jak bardzo queerowy jest Białoszewski i czytać go po staremu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Warto jeszcze wspomnieć o tym wyborze. W Krytyce wyszedł ten queer, jak to się nazywało? Tak, przepraszam, zapomniałem, wiesz, to takie grube. Queer storie? Pewnie tu gdzieś tu jest. To grube, tak. Cała siła, jaką czerpię na życie, to się nazywa? To też, ale mówię o tej fioletowej książce w Krytyce Politycznej, która wyszła bodajże, wiesz, to takie strasznie, strasznie grube, jest zbiorem po prostu tekstów LGBT-owskich polskich. Ach, oczywiście, tak. Jezu, jak to się... Strasznie. Za jakiś czas sobie przypomnimy. Z pewnością tu gdzieś jest. Widzę całą siłę tylko. Może sobie przypomnimy. Tak. Z pewnością to jest. Także to jest bardzo ważne na pewno wydanie. Natomiast do ciebie mam jeszcze jedno pytanie, które przyszło mi do głowy w trakcie tego, co opowiadałaś. Czy powiedziałbyś, że paradoksalnie to, że geje byli właśnie inwigilowani, spisywani, widoczni, że te adresy są w IPN-ie, tak jak powiedziałaś. W sensie to jest jakieś trochę dwuznaczne, no bo z jednej strony to są dane zachowane i zgromadzone wbrew ich woli zdecydowanie, a z drugiej strony pozwalają znaleźć takie zwykłe osoby. Czy jak wygląda moralna strona korzystania z czegoś no tak, takiego? To, no to jest z pewnością niejednoznaczne i zarówno w... Bo to rzeczywiście jest trochę trylogia, więc Foucault w Warszawie pisałem o tym, że doświadczam pewnie po dwóch stronach. Mam takie doświadczenie tego, że... jestem jednym z nich, tych inwigilowanych, ale jednocześnie też przynależę do tej grupy inwigilującej, dlatego że ja widzę te akta, ja je widzę i dotykam i spisuję nazwiska i robię zdjęcia. Więc trochę jest to z pewnością no takie wręcz schizofreniczne, bo nie wiesz jak po prostu w tym, czy no w każdym razie łamiące często, bardzo, bardzo trudne doświadczenie. W Hiacyncie też jakby domykam to doświadczenie, już zupełnie wprost mówię o tym, bo że w jakiś sposób to nawet jest jeszcze trudniejsze, dlatego że to jest niedawno, że to się wydarzyło bardzo niedawno tak naprawdę, w związku z czym z pewnością ci ludzie w większości żyją, pewnie pozakładali rodziny, gdzieś jakoś można ich po prostu odnaleźć. To też była taki dylemat, bo o ile jakiekolwiek dane się tam pojawiały, czy na przykład bardzo sporadycznie z akcji Hiacynt razem z danymi, powiedzmy takimi drażliwymi, typu tam adres i tak dalej, no to jasne było dla mnie, że żadna z tych danych, ja nie mogę tego wykorzystać, żadnego zdjęcia, żadnego... Pamiętam, była taka akcja na... Moje wydawnictwo Czarne zrobiło akcję na Instagramie, żebym miał taki cały dzień i robił, jakby udostępnił na Instagramie Czarnego zdjęcia, jakby, które jakby nawiązują do mojej książki. No i ja mam mnóstwo tych zdjęć, ale tak usiadłem z dylematem, że ja w ogóle nie mogę tego zrobić, no bo są prawdziwi ludzie. Prawdziwe, autentyczne wydarzenia i nawet jeśli miałem zdjęcia, czy to osób, czy opisów, no to po prostu nie mogłem się do końca
w pełni, że tak powiem, bo tam jakiś fragment gdzieś czy coś mogłem udostępnić. I to z pewnością jest dylemat. Natomiast ja już zauważyłem jedną rzecz, że jak siedziałem nad Hyacynthem, to wszystko było dostępne i wszystko było absolutnie w papierze, dostawałem, wszystko po prostu było mi dane. Teraz jak przychodzą czasem, to jest efekt też pandemii, to jest, tak mi się wydaje, że wiele z tych dokumentów zostało zdigitalizowanych i dostaje się kod na maila i się to otwiera, a jeśli się dostaje jakiś skan tych papierów, to na przykład jak są listy nazwisk, to tam już jest ktoś po prostu, tak sobie to wyobrażam, po prostu zakrywa te nazwiska albo adresy, więc to się zmieniło na poziomie instytucji. Chociaż nadal, jak pracowałem przy Hyacynthie, były te nazwiska niekiedy. Więc to może nie jest jakoś do końca jeszcze obmyślane, ale myślę, że i IPN, i archiwum też nad tym się zastanawia. To też pewnie wynika z uwrażliwienia, ale też z jakiejś takiej decyzji, że to może mi pomóc w skonstruowaniu historii, ale ja na pewno nie będę nikogo autował, żadnej sytuacji, w której taka osoba mogłaby być w jakikolwiek sposób zagrożona, nie będę prowokował. To jest indywidualna decyzja, z pewnością trudna, ale tego typu dane, tak jak mówiłeś o tej sprawie Zapałki, no jak mamy do czynienia z osobami znanymi, Białoszewski, Waszkiewicz, Andrzejewski, to te dane tam są i przy nich pojawiają się inne osoby, zupełnie prywatne. Więc no to jest ta kwestia. Jeżeli Państwo chcą zapytać, to nadal jest szansa, ale mamy pytanie z internetu. Pytanie o określenie branża. Kiedy zaczęło być używane i czy dotyczy tylko gejów, czy też lesbijek? Obstawiamy, że to już lata 90. Jak w wielkiej grze. Bo mnie się wydaje, żeby to jakby chciałbym jeszcze, już o tym wspominałem, ale bo to także nie jest jednoznaczna rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z kwestią wykluczenia, stygmatyzacji, wszystkiego, co staje się tabu, grzechem, chorobą, zboczeniem i tak dalej, to jednocześnie w tej myśli właśnie Foucaultowskiej powstaje też jednak jakaś grupa, jakaś świadomość jednolitości albo tożsamości. To wcale nie znaczy, że to dobrze, ale jednak mamy do czynienia właśnie z tym momentem, kiedy takie osoby mogą w ogóle postrzegać siebie jako nieindywidualne byty, bo dużym problemem w doświadczeniach LGBT-owskich jest to, wielokrotnie się to pojawia, również dzisiaj, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, że te osoby myślą, że są same na świecie. Że ja myślałem, że ja byłem jeden jedyny. I moment, w którym możesz powiedzieć, to jest moja branża, moje środowisko, moje dziewczyny, mój klub, moje coś, jest pewno takim właśnie umocnieniem też, bywa przynajmniej. I myślę, że to jest bardzo ważne. Co do tego, kiedy branża zaczęła funkcjonować, ja myślę, że to nawet jest później niż lata 90., chociaż te lata 90. są taką cezurą, no bo wtedy już wszystko takim oceanem po prostu wpłynęło do Polski. Ale czy branża, ja nie wiem, bo branża to, czy ktoś jeszcze mówi branża? No, na pewno lata 90. to jest ten moment, kiedy w ogóle jest legalna możliwość łączenia się, konsolidacji. I też oczywiście to było różnie, jeżeli chodzi o budowanie tego sojuszu LGBTQ+, przede wszystkim LG pewnie na samym początku i to pewnie bardziej G. I też z kobietami było pewnie tak, że część z nich próbowała właśnie tworzyć na przykład Lambdę. To też zresztą Romy są wspomnienia o tym, jak przyszła na pierwsze spotkanie Lambdy w Krakowie i tam była jakaś garstka kobiet i kilkudziesięciu mężczyzn. Przy czym część z tych kobiet to były tylko koleżanki właśnie gejów. Także no, tutaj była zawsze ta trudność, na ile to właśnie jest wspólna przestrzeń, wspólna organizacja. Pewnie też wiele kobiet na przykład bardziej im było blisko do środowisk feministycznych, ale tam to znowuż temat lesbijek, temat nieheteroseksualności. Też no nie była to pierwsza rzecz, którą się zajęły feministki w Polsce w latach 90. I wiele jeszcze tam wody w tej rzece upłynęło, zanim się on pojawił na Wokandzie, chociaż właściwie też do tej pory są takie zarzuty, że nie dość.
Dezorientację tak, oczywiście. Tak. Dezorientację, tak. Krytyka polityczna. Polecamy, tak, zdecydowanie i przepraszamy redaktorów, tak. Autorów za dziurę w głowie. Czy chcielibyście może coś dodać, o co ja nie zapytałam, a co wydaje wam się szczególnie ważne? Tak jak mówię, ta dyskusja właściwie dopiero się zaczęła, natomiast musimy ją już zakończyć. Ja, jeśli można, to bym chciał wyrazić jakieś takie życzenie i pragnienie i nadzieję, że osoby queerowe, LGBT-owskie z przeszłości odważą się również pisać. I że doczekamy się własnego ribona albo opowieści z pierwszej ręki, nawet jeżeli to mamy taką historię już w tej chwili Jana Snarskiego, który opowiada w swój sposób, po swojemu, daje zdjęcia o tamtym zaginionym świecie. Moim zdaniem, z mojej perspektywy, to są rzeczy bezcenne, że to też niekoniecznie musi być tak, że jakiś profesjonalny spisywacz opowieści przyjdzie i no i zrobi taki wybór trochę pod siebie, trochę tak jak uważa. Być może takie opowieści autentyczne i własne miałyby ogromne, ogromne znaczenie i chciałbym, żeby te osoby pewnie gdzieś zdobyły się też na odwagę, żeby miały taką możliwość upubliczniania być może albo przekazywania przynajmniej do archiwum swoich pamiętników, swoich listów, swoich zapisków, ale także konstruowania własnych historii, bo to mnie się wydaje bardzo ważne, żeby skoro już ktoś im dawał głos, tak jak osoby, które spisują tę historię, to być może ten głos mógłby też wybrzmieć właśnie w ten sposób, że ta osoba konkretnie opowiada swoją historię, bo to jest właśnie tak jak z doświadczeniem uciszania kobiet w naszej historii i odzyskiwania tych historii w tej chwili. To samo z tym, z naszym środowiskiem LGBT-owskim, queerowym. To jest bezcenna rzecz, żeby odważyć się i mówić w pierwszej osobie, co jest absolutnie zniewalającym, muszę powiedzieć, doświadczeniem. Ja się pod tym podpisuję i jeszcze raz przypominam też o Lambdzie i o archiwum, do którego też można się zgłosić i wiążę też wielkie nadzieje z tym miejscem. Mam nadzieję, że to będzie coś, co nie tylko przywoła to, co już zostało zebrane, ale też po prostu zacznie się jakiś nowy etap budowania historii LGBTQ+ w Polsce. To ja jako krytyczka i czytelniczka mogę tylko zaapelować do wydawnictw. Może fajnie by było zrobić jakiś konkurs na pamiętniki osób LGBT, nie tylko z tego młodego, średniego pokolenia, ale dla osób trochę starszych. Nie wiem wprawdzie, jakby to miało wyglądać w praktyce. Czy ten konkurs, to co wyszło jako cała siła, jako czerpie na życie, to chyba było szeroko bardzo otwarte i tam też są wspomnienia czy pamiętniki osób właśnie urodzonych w latach chyba 60. najstarszy jest, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Mm-hmm. Więc już to jest kolejna książka, którą warto polecić do czytania. Dobrze. Bardzo Państwu dziękujemy za przysłuchiwanie się naszej rozmowie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali. Moimi gośćmi była Magdalena Staroszczyk, Remigiusz Ryziński. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.